Ale może przejdźmy do podium wpierw, a później będziemy dalej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za przyczynki do dyskusji. Chciałbym tutaj mówić o dwóch aspektach i odpowiedzieć na te dwa aspekty. Pierwszy to jest plan Marshalla. Obojętnie jak nazwiemy ten plan, ale podstawy takiego planu Marshalla, te podstawy dla tego planu, to był konflikt systemów między gospodarką rynkową i po drugiej stronie komunizm i gospodarka planowa. I plan Marshalla nie był tylko pomocą dla paru krajów europejskich. Plan Marshalla był w interesie Stanów Zjednoczonych, ażeby w tym konflikcie systemów pokazać, jak wygląda sytuacja tutaj było ważne było, że to było w interesie Stanów Zjednoczonych, żeby tutaj jasną sytuację pokazać, żeby że trzeba myśleć o tym konflikcie systemów. My nie mamy tutaj żadnej odpowiedzi wojskowej, ale mamy tak zwane soft power, mamy atrakcyjność naszego modelu gospodarczego, naszego modelu politycznego, naszego modelu socjalnego. To jest bardzo ważny instrument władzy. Mogę powiedzieć tak, zjednoczenie Niemiec, upadek muru udał się bez przemocy. Dlaczego? Dlaczego? Bo ludzie na wschodzie chcieli tak żyć jak ludzie na zachodzie. To jest jasne, proste, oczywiste i trzeba w to inwestować. Musimy tutaj, to nie tylko chodzi o pomoc finansową, o jakieś projekty konkretne, to jest konieczne też, ale jeżeli chodzi o ten szczyt w Wilnie, to mówiono o 600 milionów euro, to jest właściwie śmieszna suma. To znaczy, że myśmy te wyzwania nie potraktowali poważnie. My musimy zupełnie inaczej do tego podejść, ale to jest też wyzwanie polityczne, systemowe i dlatego musimy zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, ażeby wpłynąć na elity, na oligarchów, ażeby wpłynąć na te kraje, z którymi żeśmy podpisali umowę stowarzyszeniową, ażeby to jest bardzo ważne, ażeby tam przeprowadzono modernizację, ażeby przeprowadzono sensowną transformację. Markus Meckel, jestem oczywiście za tym, żeby przeprowadzić to też w innych krajach, ale te kraje, które podpisały umowę stowarzyszeniową, to tutaj mamy podstawy prawne. Te podstawy prawne dają nam prawo do takiego działania i dają nam swobodę pewnych działań. I z drugiej strony możemy oczywiście żądać czegoś, mając podstawy prawne. I druga uwaga dotycząca tego, co powiedział Dieter Nitak, że tutaj pewne tendencje mamy w Unii Europejskiej, na przykład Węgry. Jestem bardzo za tym, ażebyśmy bardzo krytycznie podchodzili właśnie do takich tendencji. Węgry są demokracją i Węgry mają, też tam są demonstracje, które są dozwolone, jest reakcja na te demonstracje. Oczywiście to jest problematyczne, że partia ma taką możliwość zmieniania konstytucji, to jest bardzo problematyczne, ale Węgry działają na podstawie prawa, stoją, oni podporządkowują się prawu europejskiemu, oni są, dlatego tutaj myślę, że tutaj ten krytyczny rozwój, nie można tak bardzo porównywać go, żeby tak go, pan nie porównał tego, nie powiedział, że to jest to samo, ale tutaj pewne niebezpieczeństwo, to jest niebezpieczeństwo takiego wykorzystywania właśnie tego wzoru propagandy rosyjskiej. Dlatego jeżeli mówimy o przemocy, stosowania przemocy, jeżeli mówimy o zerwaniu umów międzynarodowych, o naruszeniu prawa międzynarodowego, to jest co innego. Żeśmy tutaj, ci nasi obserwatorzy zauważyli, że,
że na przykład wybory w Rosji były sfałszowane. Tak, ale niektórzy mówili, no tak, były też w Stanach Zjednoczonych też krytyczne uwagi na temat wyborów prezydenta Busha. To znaczy, tego trzeba się wystrzegać, tego rodzaju argumentacji trzeba się wystrzegać. My chcemy pluralizmu, konkurencyjności, że to nie zawsze się nam udaje, to jest co innego. Ale jeżeli systematycznie się to wyklucza, to jest zupełnie coś innego. To jest zupełnie inna jakość i ta różna jakość tego musi być przez nas postrzegana jako różnica systemowa po prostu. Pani redaktor. Proszę bardzo. Dobrze, ja bardzo krótko, ponieważ poczułam się troszeczkę przez pana Markusa Merkela wywołana do tablicy, bo ja też optowałam za tym, żeby skupić się na trzech krajach Partnerstwa Wschodniego, to chcę od razu powiedzieć, ja nie myślę o tym, żeby w ogóle porzucić Białoruś i Armenię, tego zrobić nie możemy, należy w dalszym ciągu kontynuować jakąś pomoc i współpracę, natomiast skupić się, tak jak powiedział mój przedmówca, umowy stowarzyszeniowe, które pozwalają na kontrolę i pozwalają na pilnowanie tego, jednak podpisały trzy kraje i na tych musimy się skupić. Te są dla nas najważniejsze. Ja uważam na przykład, że Ukrainę i Mołdawię należy przyjąć do systemów energetycznych, do wspólnego systemu energetycznego Unii Europejskiej. Bo to jest, ja wiem, że to nie jest łatwe, ja wiem, że teraz, ale rozbudować bardziej interkonektory i uniezależnić ich zupełnie od rosyjskich surowców. Poza tym jest takie dobre, stare łacińskie przesłowie, verba docent, exempla trahunt. Słowa uczą, przykłady pociągają. Jeżeli Białoruś, jeżeli Armenia zobaczą, jak się rozwijają ich sąsiedzi, to ja myślę, że to jest warte iluś tam stypendiów, iluś tam programów pomocowych dla tych obu krajów. Kwestia propagandy. Rzeczywiście w tej chwili Rosja wytoczyła Zachodowi bardzo silną wojnę propagandową, wojnę, na którą moim zdaniem Unia nie potrafi odpowiedzieć na razie jeszcze ciągle. Tworzy się taki projekt. Ja od trzech lat próbuję przekonać do stworzenia internetowej telewizji dwujęzycznej, anglo- i rosyjskojęzycznej dla krajów Partnerstwa Wschodniego. Nie propagandowej, telewizji wyjaśniającej mechanizmy Unii Europejskiej. Bardzo taki banalny przykład. Na przykład na Ukrainie nie istnieje własność hipoteczna. W związku z tym właściwie zeznania dwóch nieuczciwych prawników powodują, że można odebrać dom, sklep, przedsiębiorstwo. Tłumaczyć w tej telewizji, co to jest własność hipoteczna, jak należy te mechanizmy wprowadzać. Mówić o tym, co się dzieje, co jest ważne, co się dzieje w Unii Europejskiej, co jest ważne dla tych krajów. Jeżeli chodzi o Bałkany, drodzy Państwo, to co się dzieje na Bałkanach, sytuacja na Bałkanach jest mocno uzależniona od tego, co się dzieje na Ukrainie i od stosunków Unii i od tego, na ile Unia Europejska potrafi konsekwentnie, stanowczo odpowiedzieć Putinowi. Ja przypomnę, że bardzo niedawno odbyły się w Serbii pierwsze rosyjsko-serbskie ćwiczenia. Ćwiczyły brygady powietrzno-desantowe. Serbowie, Bałkany patrzą na nas, patrzą na ile Unia potrafi być silna w stosunku do Putina i one będą postępowały tak, opowiadą się za tym partnerem, którego uznają za silniejszego. W tej chwili przykro mi, ale za silniejszego przynajmniej Serbia uznaje Putina. No a jeżeli chodzi o oligarchów, to boję się, że moje doświadczenie wieloletnie może jest błędne. Przekonywać jest ich bardzo trudno i trzeba po prostu kontrolować. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Panie pośle, proszę. Dziękuję bardzo. Jest. Partnerstwo Wschodnie 2.0 właśnie ze względu na warunkowość, czyli powinna być nowa formuła współpracy, pogłębionej współpracy z trzema krajami. Jest inna sytuacja prawna wobec tych krajów i też ważne jest w pewnym działaniu politycznym ustalenie pewnych etapów. Czyli to, co było dotychczas, zostało wykonane przez trzy kraje bardziej, trzy pozostałe mniej. Dla tych trzech trzeba zaproponować coś więcej. To jest ważne także ze względu na to, że Polska, ale także Niemcy mogą być niedługo posądzane o to, że forsując Partnerstwo Wschodnie, wiemy, że to była Szwecja, że Niemcy chwilowo nie chciały na początku, potem się już nie wsiadły do tego tramwaju jako współtwórcy Partnerstwa Wschodniego, ale potem promowały tą ideę. Jeżeli nie zaproponujemy kroku dalej,
to pojawi się w Unii Europejskiej krytyka, że myśmy zaciągnęli Ukrainę, myśmy zaciągnęli Europę, jak to się mówi, na te dzikie pola, czyli dokładnie na te terytoria, które w umowie perejosławskiej przeszły na drugą stronę, a które dzisiaj są nazywane Noworosją. To jest bardzo ważny argument. Także obrona politycznej reputacji Unii Europejskiej i politycznej reputacji projektów politycznych Unii Europejskiej. Energia. Tu jest słowo klucz parasol dla dwóch moich następnych punktów. Ukraina jest przecież w europejskiej wspólnocie energetycznej. Ale tu mamy tę samą sytuację, co przy planie Marshalla. Poczekaj. No właśnie. Nie jest w systemie. Dlaczego? Dlatego, że się jej stawia wymagania, ale nie gwarantuje nic poza tym. To jest przecież tak, że także Polska dzisiaj potrzebuje unijnych gwarancji. To jest przecież, przynajmniej tak nam wyjaśniono, sens pozycji Tuska w Brukseli. Mówi się o Unii Energetycznej. Także my potrzebujemy gwarancji dotyczących na przykład nadrzędności prawa unijnego tutaj, czy regulacji unijnych w takich sprawach jak zakaz klauzuli bierz lub płać. To są bardzo poważne rzeczy, które dotyczą także Ukrainy. To znaczy, podstawowy mechanizm nowego planu Marshalla powinien polegać na dwustronnych gwarancjach. Ukraińcy nam gwarantują, i tu się zgadzam w 100% z Pawłem Zaleskim, że tu musi być jasno powiedziane, co i w jakim terminie Ukraińcy robią. Ale my dajemy efektywny parasol polityczny. Efektywny. Normandia i to wszystko, co się działo po Normandii i porozumienie w Mińsku, to był dziurawy parasol. To był istotny powód nacisku na Ukrainę. To była sytuacja, w której Poroszenko przestał być częścią zachodniego świata. A właśnie z powodu tak zawartych porozumień i z powodu tego, że odsunięto od stołu nie tylko Polskę, ale także instytucje unijne, ci, którzy brali udział w tej konstrukcji politycznej, mają na sumieniu osłabienie Unii Europejskiej. Więc niech potem nie mówią, że są Europejczykami. Bo to był pomysł na to, żeby odsunąć instytucje unijne. I to jest bardzo poważny problem. Ja się cieszę, że to się zmienia dzisiaj. To już drobiazgi resztę. Wydaje mi się, że z takich rzeczy, które powinny zostać z dzisiejszej dyskusji, to polsko-niemieckich inicjatyw, tutaj Kornelius mógłby dużo pomóc, to może powinna powstać mała instytucja analityczna polsko-niemiecka. Jedną z największych hańb ostatnich kilku lat, to jest hańba analityków. Tak, analitycy nie przewidzieli czegoś, co można było prognozować przynajmniej na zasadzie jednego z wariantów. To byłoby ciekawe wspólne przedsięwzięcie polsko-niemieckie i nasz wkład, i nasza możliwość nacisku na instytucje europejskie, nasza wspólna. No, dyrektor Osica jest na sali, to może jego do tego włączyć. Niech on się tłumaczy. Co sobie napisałem? Jest jeszcze, usłyszałem tutaj w kuluarach i chciałem to powiedzieć publicznie. Wiem, że w Niemczech niektórzy, chyba ten pan Plockę, tak, też mówił coś o Krymie. Kupcie Placek, tak, przepraszam bardzo. Proszę Państwa, tak. Proszę Państwa, jeżeli potrzeba, to u mnie w domu wisi stara niemiecka mapa z 19 roku, która określa granice Ukrainy tak, jak je uznały ówczesne Niemcy. To jest Ukraina z Krymem. Więc jeżeli będziesz potrzebował, Kornel, żeby przekazać panu posłowi, to pan poseł mógłby być przynajmniej wierny niemieckiej tradycji, bo Niemcy były pierwszym krajem, które gwarantowały ukraińskość Krymu, o czym mało kto dzisiaj mówi. Niech warto to przypomnieć. Ostatnia rzecz do pana ministra Mekela. Mi się wydaje, że ten dokument For Democracy działa nieźle, z tego co ja wiem, bo się przyglądałem ich pracy. Zobaczymy, czy to w praktyce tak zadziała, jak oni mówią, ale to, co dotychczas zrobili, wygląda nieźle. Efektywnym sposobem wspólnego być może wsparcia jest głęboki coaching reform na Ukrainie. Przyglądałem się temu ostatnio z grupą wiceministrów z wszystkich właściwie resortów na Ukrainie i tam potrzeba nie grup Mariota, tylko wyjazdu na jakieś pół roku wysokiej klasy specjalistów do każdego ministerstwa. I codziennej pracy w tym ministerstwie, przygotowania koncepcji ustaw. Tam jest do wykonania duża robota, która jest wykonywana tylko częściowo niestety obecnie, bo trochę jest. Dziękuję. Sabina Adler.
Ja krótko powiem o tej idei wspierania. Jest paru posłów Sejmu i Bundestagu tutaj na sali. W nowym parlamencie w Kijowie mamy cały szereg młodych posłów, bardzo zaangażowanych. Może jako pomysł, może jest możliwość, ażeby właśnie zrobić taką wymianę młodych parlamentarzystów. Może można by było coś takiego zorganizować albo spróbować coś takiego. Najważniejszym znakiem, jaki w Kijowie chciałby być zrozumiany, to jest to, jak poważnie Unia Europejska nas traktuje. I myślę, że oni pytają się nas codziennie, co chcecie Polacy, co chcą Polacy, co chcą Niemcy, co chcą oni. I nie każdy, nie codziennie mają taką szansę, żeby powiedzieć, aha, to się wszystko na dobrej drodze. Jest czasami brakuje tego sensownego wspierania. I myślę, że jeżeli my tutaj mówimy, że chcemy Ukrainę przyciągnąć do Unii Europejskiej, to musimy coś w tym celu zrobić. I to codziennie musimy to robić. Nie tylko zadawać pytania, ale również działać w tym kierunku. Może tutaj pewien zmianę perspektyw tutaj przedstawię, zaproponuję. Nie dlatego, bo jeżeli mówimy o wspólnej polityce wschodniej, to o wspólnej polityce, to mówimy o wspólnej polityce polsko-niemieckiej, ale można by to było rozszerzyć. Nie wiem, czy kraje bałtyckie też, nadbałtyckie też rozumieją bardzo dobrze Rosję. I oni mają poważny problem. Oni mają też mniejszości rosyjskie w swoich krajach i te mniejszości narodowe, tak jak ja to poznałam, są bardzo agresywne. Te mniejszości są bardzo szybkie w działaniu i to jest duże niebezpieczeństwo. Te mniejszości, na nie trzeba zwrócić uwagę i trzeba również krajom nadbałtyckim, państwom nadbałtyckim dać, przyrzec wspieranie. Polacy to zrobili już, Niemcy powinni to jeszcze zrobić. Ja tutaj mówię o tym etacie, o budżecie narodowym. Oni tutaj chcą 2% chcą wykorzystać, Polska 1,8, 1,3 Niemcy, udział budżetu obronnego w budżecie ogólnym, tak? 1,3, tak? 1,3. Tylko chciałam to powiedzieć, tak, 1,3%. To znaczy, my jesteśmy też tutaj w obowiązku, my jesteśmy właściwie dłużni im tego, że my powinniśmy być, my jako Niemcy powinniśmy być zdolni do obrony. Proszę bardzo, wracamy do publiczności. Czasami warto skorzystać od razu z tej publiczności, która słyszała. Ja naprawdę nie chciałbym, żeby szczególnie o panu Sica albo ktokolwiek. Warto skorzystać z tej samej publiczności, która słyszała. Proszę, żeby nikt nie wziął osobiście mojej uwagi o analitykach. Sam też czasami jestem ekspertem bez kapelusza politycznego, także nic osobistego w tym nie było w żadnym razie, bo Kornel zareagował bardzo szybko i trochę tak wyszło. Dziękuję. Danke schön. Also, auf meine Liste, Agnieszka. Na mojej liście Agnieszka Ładna, pan ambasador, Marzena Gus i tu jeszcze. Mówimy tutaj o konkretnych propozycjach dla Polski i Niemiec i mówimy o społeczeństwie obywatelskim. Proszę Państwa, dokładnie dzisiaj, kiedy my tu jesteśmy w Gruzji, zaczyna się Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego. To jest taki wielki zjazd NGO-sów z państw Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej. Odbywa się co roku, to są już wypracowane struktury współpracy, to są NGO-sy, które naprawdę konstruktywnie wspomagają rozwój demokracji w tych państwach. Tam z Unii Europejskiej najwięcej jest polskich i niemieckich NGO-sów. To jest grupa docelowa, jeżeli mówimy o konkretnym polsko-niemieckim wsparciu. Jeżeli, bo wiem, że tu są na sali przedstawiciele ministerstw, organizacji, które dają granty, wspierają właśnie przemiany demokratyczne na wschodzie. To jest właściwy adres dla tych wszystkich, którzy chcą wspierać społeczeństwo obywatelskie. I patrząc na listę członków forum, można też wiedzieć, kto z Polski i z Niemiec tam jest aktywny i przez nich wspierać właśnie społeczeństwo obywatelskie na wschodzie. Tam są po prostu już
już zawiązane współprace, tam są już wspólne projekty, bo zawsze mówimy, jak wspierać, żeby pieniądze, żeby działania trafiały do właściwych. To są te struktury, które warto wspierać, więc jakby siedząc tutaj, pamiętajmy właśnie o tym, że już są wypracowane mechanizmy, warto jeszcze bardziej pomyśleć, jak Polska i Niemcy mogą właśnie, rozpisując konkursy grantowe, kierując pieniądze, wspierać te właśnie inicjatywy, które już istnieją i dobrze funkcjonują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tutaj z pierwszej rundy poseł Rzymyłka jeszcze. Przepraszam bardzo. Dziękuję bardzo. Byłem zapowiadany dużo wcześniej i myślałem, że już pan też manipuluje salą, ale bardzo dziękuję, że dostałem. Przepraszam bardzo, zapomniałem, że był pan w pierwszej rundzie. Proszę państwa, ja nie będę powtarzał tego, co moi koledzy powiedzieli. Miałem okazję z Markusem te 25 lat wspólnie funkcjonować w grupie polsko-niemieckiej parlamentarnej, zakładać tą fundację i chciałbym powiedzieć, że mamy duże pozytywne doświadczenia sukcesów w zakresie działań zarówno Republiki Federalnej Niemiec, która umiejętnie wciągnęła landy wschodnie w struktury zachodu, tak bym to nazwał, przez różne elementy, o których państwo mówili. My również mamy pewne doświadczenia i praktycznie dzisiaj trzeba działać. Czyli trzeba wykorzystać to, co się nam udało. Stworzyliśmy wiadrinę. Można za unijne pieniądze takich uniwersytetów granicznych w zakresie Ukrainy, Białorusi, Armenii stworzyć dużo więcej. Wystarczyłoby odpowiednio to zaprogramować. Model mamy. Powielmy go w wielu miejscach. Mamy model współpracy grup bilateralnych, polsko-niemieckich, parlamentarnych. Stwórzmy Ukraińcom umiejętne wzorce, aby ta współpraca niemiecko-ukraińska, polsko-ukraińska funkcjonowała, bo ona nie jest żywa. Ją trzeba by wzmocnić. Kolejnych takich spraw można by bardzo wiele pokazać, tylko zacznijmy działać, bo po tamtej stronie są działania, po europejskiej stronie jest raczej mówienie o tym, co by można zrobić. Czas biegnie. Miałem okazję być obserwatorem i 10 lat temu na wyborach na Ukrainie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że świadomość narodowa ukraińska bardzo wzrosła i również jej dystans do tego, co było moskiewskie. Jest całkiem inaczej. Dzisiaj młodzież patrzy na to i zastanówmy się, co można im dać? Można im dać nadzieję. Plan Marshalla, który był dla Europy, pokazywał konkretne pieniądze i konkretne daty, kiedy to trzeba wdrożyć, ile. Zapytajmy się w gronie ekspertów, analityków, ile Ukrainie potrzeba w perspektywie 5-10 lat? Ile może dać Unia Europejska, ile mogą dać rządy krajów sąsiednich Ukrainy? To trzeba w miarę szybko zrobić, bo oni nie będą długo jakby czekali, prawda? Jeszcze jedna sprawa, która tak się przewijała. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Komu ona służy? Ratowaniu klimatu? No chyba nie, bo dzisiaj wiemy doskonale, że ona uzależniła kraje europejskie od dostaw energii, ropy i gazu z jednej strony. My tego może nie czujemy. Gdyby nie było tej polityki unijnej, tak zwanej klimatycznej, Putin najprawdopodobniej by nie wszedł na Krym czy na Ukrainę. To jest jeden z takich bardzo tak zwanych partytur wyprzedzających Kremla. Unia się dała nabrać, bo tutaj nikt nie mierzy efektów w zakresie, czy ten klimat jest lepszy o 2 stopnie, czy inaczej wiatry wieją. To jest stricte polityka energetyczna uzależniająca. Beneficjentami tej polityki są znane państwu wielkie firmy, nie klimat. I w związku z tym, proponując działania, powinniśmy wyznaczyć terminy. Proszę państwa, nic nie szkodzi nic nie ma na przeszkodzie, aby Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej była w przyszłości Fundacją Współpracy Polsko-Niemiecko-Ukraińskiej. Mamy modele współpracy, mamy systemy finansowania. Doproszenie ludzi z tamtej strony, ale oczywiście my mamy frazesy w gębach, a jak brakuje miliona euro, to już wszyscy mówimy, że nie. A wydajemy w Unii na wiele rzeczy dużo więcej pieniędzy, nie patrząc, co by to dało, gdybyśmy mieli stabilną Europę z demokratyczną Ukrainą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Als nächste ist Botschafter von Kiel an der Reihe. Bitte schön. Als ich
jak przed 15 laty byłem przedstawicielem w Brukseli Niemiec, jak prowadziłem te rozmowy w Brukseli, to wyobrażałam sobie różne rzeczy, ale że za 15 lat będziemy tak otwarcie i tak przyjacielsko rozmawiać i siedzieć, tego się w ten czas nie spodziewałem się. To znaczy, dzisiaj jestem naprawdę zaskoczony, pozytywnie zaskoczony. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny, że to jest jeden z cudów. Możemy się dużo od siebie nauczyć. To też było moje wyobrażenie kiedy, ale to tylko było takie życzenie. Ale fakt, mamy różne doświadczenia i jesteśmy właściwie, jeżeli się przyjrzymy temu, jesteśmy właściwie na to, do tego partnerstwa zmuszeni, dlatego że wszystko mówi na to, ale nic przeciwko. Wszystko, te stosunki bilateralne to jest baza, ale my nie jesteśmy sami. I tutaj jeszcze raz chciałbym o tym przypomnieć. Mówiło się tutaj o współpracy transatlantyckiej. Owszem, ona jest ważna, ale Stany Zjednoczone, które są taką mocarstwem porządkującym, jest w tej chwili, ma za dużo na głowie. I tutaj stawia to nas, Polskę i Niemcy, w taką sytuację specjalnej odpowiedzialności. Jeżeli mówimy o Ukrainie, o Mołdawii, o Gruzji, to musimy wiedzieć jako członkowie Unii Europejskiej, że mamy partnerów, którzy są dla nas niezastąpieni na Zachodzie, ale oni mają inne priorytety. I tu jest na przykład, też mówię tutaj o obszarze Morza Śródziemnego i tutaj musimy też wziąć pod uwagę interesy tych partnerów Unii Europejskiej, którzy po prostu patrzą może troszeczkę z innej perspektywy na Europę. Patrzą na przykład na obszar Morza Śródziemnego jako obszar interesów. I to jest dosyć skomplikowana sytuacja. To jest dosyć skomplikowana sytuacja odpowiedzialności ze strony Niemców i Polaków. I też tu mówiono o Bałkanach. Bez jakichś bodźców, które są przekonywujące, to nie doprowadzimy do kursu reform na Bałkanach Zachodnich. I ja bardzo szanuję, no jeszcze bardziej, prezydenta Unii, który powiedział, w najbliższych czasach nie nastąpi żadne rozszerzenie Unii, to jest, destabilizuje Unię, takie stwierdzenie. To też jest stwierdzenie, które destabilizuje też Ukrainę. W tych umowach jest napisane, że każdy kraj, który spełnia warunki, ma prawo do pełnego członkostwa. Dzisiaj słyszymy o tym, z tego instytutu, o tym panie, o którym dzisiaj mówiono, słyszymy, że nie powinniśmy tylko zrezygnować z członkostwa Unii Europejskiej, Ukrainy w NATO, ale także w Unii Europejskiej. To jest tutaj też o tych rzeczach powinno się tutaj właściwie też o tych rzeczach omówić. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Ponieważ stoją przed nami wyzwania, więc jesteśmy zmuszeni na skutek tych wyzwań, jesteśmy właściwie, musimy to spełnić. Nasze wspólne zainteresowanie, interesy polsko-niemieckie są takie, pokazujemy, że te wyzwania chcemy przyjąć i potraktować je poważnie. To dotyczy przede wszystkim też nas, Niemców, którzy leżymy w środku Europy. I bardzo cieszę się, że polscy przyjaciele nam przypominają czasem o naszych, takich niedociągłościach. I mam nadzieję, że to będzie dalej się tak dalej odbywało w przyjaźni i w harmonii. Dziękuję bardzo za ten bardzo dyplomatyczny komentarz. A teraz Marzena Gusz-Wetter, proszę bardzo. Mein Name ist
Nazywam się Hussvetter, jestem przedstawicielem Komisji Europejskiej w Niemczech i chciałabym powiedzieć parę słów na temat roli Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o rolę tutaj Komisji w sprawie Ukrainy. Tutaj takie wrażenie odnosi, że tutaj nie było tutaj to umowa dotycząca wolnego handlu, to była umowa, ważna umowa. Chodziło tutaj o implementację również i nagle o przesunięcie tego do roku 2015. To była decyzja, która została razem z prezydentem Poroszenko zrobiona z tego powodu, dlatego że Rosja wywierała ogromny nacisk, jeżeli chodzi o właśnie tutaj sankcje handlowe i tutaj Ukraina może by tego nie wytrzymała. Z drugiej strony Komisja Europejska w dalszym ciągu zniosła wszystkie cła importowe do Ukrainy. To znaczy, jeżeli towary są importowane do Ukrainy, to Ukraina tutaj wymaga cła, ale my w odwrotną stronę, nie Unia Europejska. I tak już tutaj będziemy mieli program 11 miliardów. Tutaj program wspierania Ukrainy. W tej chwili prowadzi się rozmowy, w jakim formacie ta konferencja donatorów ma się odbyć. To ma być pod koniec stycznia przyszłego roku, ale to jest ważne, żeby powiedzieć, żeby Ukraina po prostu przeprowadziła swoją agendę reform, żeby Ukraina przedstawiła nam jedno stanowisko, że to jest one stop shop, to jest miejsce, gdzie koordynuje się wszystkie właśnie projekty. My czekamy na sformowanie się rządu ukraińskiego. To jest bardzo ważne, ażeby ta implementacja mogła mieć miejsce na Ukrainie. To znaczy, nie jest to tak, że ponieważ ta umowa handlowa na razie czeka do końca stycznia na implementację, to znaczy nie, że te reformy zostaną w jakiś sposób zahamowane. Unia Europejska wspiera Ukrainę takim programem Capacity Building, który jest w wysokości 300. Jest też taka specjalna Special Group for Ukraine, która została stworzona z różnych dyrekcji, czyli non-stop pracownicy Unii Europejskiej są na Ukrainie, też szef delegacji, to jest pan ambasador Dombiński, to jest były ambasador Unii. To jest ważne, żeby powiedzieć, że przede wszystkim interesie społeczeństwa, tego społeczeństwa obywatelskiego jest ważne, żeby ludzie zauważyli, że po Majdanie coś się zdarza, coś się dzieje. Dlatego musimy apelować do rządu ukraińskiego, że mimo wojny, mimo tego konfliktu z Rosją, żeby w dalszym ciągu oni kontynuowali swoją pracę. Chciałam tylko powiedzieć to, żeby nie było takiego wrażenia, że Komisja Europejska po prostu ze względu na tą umowę o handlu wolnym, że tutaj nic się nie dzieje. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan profesor Malicki wpierw, a później z mojej strony, jeżeli przyjrzymy się liczbą, że mimo wojny, mimo tutaj wykluczenia pewnego terytorium Ukrainy, to eksporty o 20% wzrosły, eksporty do Ukrainy. Także to jest bardzo ważna rzecz. Proszę bardzo, teraz pan profesor. Dziękuję bardzo. Jan Malicki, kieruję Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem w potwornie trudnej sytuacji, bo pod koniec już trudno coś uzupełnić, więc częściowo także i nawiążę. Ale zacznę od zupełnie innej sprawy. Mianowicie dostałem w papierach bardzo eleganckie zaproszenie na dzisiejsze przyjęcie. Ja obawiam się, że po tym, co powiem, to pan minister von Thaden podejdzie na koniec i powie: Sehr geehrter Herr Malicki, pan fajnie mówi, ale kolacji to my z panem jeść nie chcemy razem. To zobaczymy. Ale no, trzeba to ryzyko podjąć, skoro już przyjechałem tutaj. Tak. Zgadzam się z kolegami niestety, którzy mówili na temat odsunięcia
Polski. Bez zgody i akceptacji Niemiec Polska nie zostałaby wyrugowana z rozmowy na temat Ukrainy. Oczywiście post factum każdy może być mądry, ale zapytam kolegów niemieckich, co to dało ostatecznie. Zostały, więc odpowiedź jest prosta, nic nie dało, zostało straconych kilka miesięcy i giną ludzie. I będą ginąć pewnie. Kwestia druga. Padły tu sformułowania kilkakrotnie, w tym i w przemówieniu pana ministra Steinmeiera, więc mi ogromnie głupio, że mówię bez jego obecności, że bezpieczeństwo Europy jest możliwe tylko z Rosją. No jak to, kiedy Rosja właśnie powoduje największe niebezpieczeństwo Europy w tej chwili? Więc może zamiast mówić, zaklinać się, że bezpieczeństwo Europy jest możliwe tylko z Rosją, może zająć się właśnie bezpieczeństwem, myśleć w tej chwili o bezpieczeństwie Europy, nie zwracając uwagi na Rosję, czyli, a tymczasem mamy sytuację, kiedy największe potęgi europejskie sprzeciwiały się i sprzeciwiają tarczy antyrakietowej, kiedy mieliśmy sprzeciw w sprawie bazy natowskiej w Polsce, chociaż w zaprzyjaźnionej z nami Republice Federalnej Niemiec baz natowskich jest bardzo dużo i jakoś Niemcy nie chcą zrezygnować z żadnej bazy. Punkt trzeci, kończąc już powiem tak. Jeśli mówimy o tym bezpieczeństwie, które musi być budowane z Rosją, wiadomo przecież, że nikt nie z potęg europejskich nie pójdzie na ostre starcie z Rosją i między innymi również dlatego, że nikt nie chce mieć, jak mówiono kiedyś po niemiecku, nikt nie chce mieć Iwana blisko. Zatem może trzeba skorzystać z czegoś, co 20 lat temu przerabiała Polska, kiedy wielki przyjaciel Hansa Dietricha Genschera, profesor Krzysztof Skubiszewski, bardzo znany prawnik, został pierwszym ministrem spraw zagranicznych nowej niepodległej Polski. I wtedy powstała koncepcja za niego tak zwanej polityki dwukierunkowej. Czyli jeśli już trzeba, to trzymajmy się polityki utrzymywania kontaktu z Rosją, bo to każdy rozsądny człowiek potwierdzi, ale równocześnie, tak jak podówczas Skubiszewski, budujmy drugą politykę wobec krajów między Unią a Rosją, ale naprawdę polityki i naprawdę, naprawdę poważnego wsparcia. Bo bez tego to może być tak, jak z tym odsunięciem Polski od rozmów na temat Ukrainy. Upłynie rok czasu czy dwa lata czasu. Myśl, że Rosja się zmieni, może się okazać mitem. Myśl, że Unia zdoła przekonać Rosję i namówić, żeby była grzeczna, jednak i zachowywała się tak, jak na salonie kulturalnym wypada, może się okazać mitem i staniemy w punkcie wyjścia. I na koniec zaznaczę, że wbrew podejrzeniom może części naszych niemieckich przyjaciół, jestem rusofilem, uwielbiam Czadajewa, uwielbiam Hercena, Czechowa, Czajkowskiego, ale nie Putina, Bułhakowa. Może na tej liście skończę. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Susan Stewart kommt als nächste dran. Ale panie profesorze, ja myślę, że z kolacją to chyba nie jest tak źle. Chyba dostanie pan. Ta. Susan, bitte. Dankeschön. Susan Stewart, ja chciałam z powrotem wrócić do tego hasła społeczeństwa obywatelskiego. Mówiono tutaj dużo o tym, że to jest bardzo ważne, ażeby wspierać to społeczeństwo obywatelskie w Ukrainie i w tych innych krajach. Oczywiście bym też to wspierała, ale to nie jest taka droga jednokierunkowa. Jeżeli myślimy o społeczeństwie obywatelskim w Ukrainie, to tutaj mamy bardzo silnych aktorów.
aktorów na tej scenie. To są ludzie, którzy są bardzo kompetentni, którzy znają procesy reform w swoim kraju i którzy opracowują w tej chwili tutaj projekty ustaw i tutaj starają się wprowadzić niektórych posłów do parlamentu. Oni wiedzą, gdzie ten proces się znajduje, gdzie są te sprzeczności i jeżeli jakaś ustawa oni widzą, że jeżeli jakaś ustawa tutaj grozi, że tam coś o jakieś praktyki korupcyjne tutaj będą miały coś wspólnego, to oni to widzą. Pan Zalewski tutaj mówił na samym początku o tym, że społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie może faktycznie, może włożyć przyczynek, może pomóc, może być partnerem dla Unii Europejskiej, nie tylko odwrotnie. Właśnie przy tych wszystkich staraniach. I bo jeżeli mamy z jednej strony nacisk społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie i tych aktorów zewnętrznych Unii Europejskiej, to wówczas mamy większe szanse, ażeby te reformy faktycznie na Ukrainie odniosły sukces i zdarzyły się. Dziękuję bardzo. Zanim pani Zysmut przejmie, to proszę, tutaj mamy tutaj dwa zgłoszenia jeszcze. Pan Krząkała i pan Stimler, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam dwa krótkie pytania właściwie do pana Andreasa Schockenhoffa. Powiedział pan na początku swojej wypowiedzi, że dialog z Rosją należy rozpocząć tak jak w 1989 roku. Różnica tylko polegała na tym, że w 1989 Gorbaczow chciał pielestrojki, a Putin nazywa pielestrojkę największym błędem i ta słynna doktryna Sinatry, My Way, niestety w przypadku Putina nie ma racji bytu. Dlatego chciałem zapytać, jak skomentowałby pan wypowiedź ostatnio Gorbaczowa w kontekście Krymu, że postąpiłby właściwie tak samo jak Putin, a jednym słowem, trzeba przypomnieć, że przecież żaden Rosjanin na Krymie nie był prześladowany. Językiem urzędowym był język rosyjski, a nie ukraiński. Być może to nie wszyscy wiedzą, ale to ta wojna propagandowa, która w Polsce jest dużo bardziej oczywista, w Niemczech może budzić zaskoczenie. I druga sprawa, jak się pan ustosunkuje do nowej strategii bezpieczeństwa NATO właśnie w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie? Bardzo proszę o krótki komentarz. Dziękuję. Aber zuerst an Rainer Steinblock das Mikro. A teraz proszę bardzo, krótki pan Stimblok, króciutko, tak, parę słów, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, Stimler. Były poseł i w Radzie Fundacji. Chciałbym powiedzieć o jednym problemie. Jeżeli chodzi o tych doradców, to tutaj czasami jesteśmy tutaj w złym kierunku się posuwamy. Musimy więcej tutaj robić. Ja byłem bardzo często zaangażowany tutaj jako doradca i tutaj chodziło tutaj o umowę stowarzyszeniową w Mołdawii i tutaj wspierałem to, ja teraz to robię w Gruzji. I jeżeli się przyglądamy temu, jak wygląda ta scena doradców, to ta scena nie jest niedorozwinięta. W wielu krajach na Bałkanach nie ma tutaj pracownika ministerstwa, którym doradzano. To nie jest ten problem. Tutaj Unia naprawdę tutaj dużo pieniędzy ładuje w tych doradców. Jest wiele możliwości. Tu jest bardzo dobry też jakość, poziom tych doradców. Problem jednak, jaki ja tutaj widzę, jest taki, że jeżeli ja rozmawiam z tymi współpracownikami w Mołdawii, to są ludzie, którzy mówią w trzech językach, oni jadą do Brukseli i tam siedzą, zarabiają 300-400 euro i tutaj siedzą naprzeciwko kogoś, kto o wiele więcej zarabia. To znaczy, to w krajach, w których właśnie mamy taką silnie rozwiniętą korupcję, oni nie mają struktur, w których faktycznie te służby publiczne są jednak bardzo, tutaj na tą, ta korupcja tutaj jest bardzo rozwinięta. I to trzeba też być bardzo ostrożny tutaj. I co tutaj za mało dyskutowano jeszcze. To, czego potrzebujemy, to obok kwestii demokracji, to jest kwestia państwa prawa.
prawa. To, co Putina denerwuje, to nie jest taka demokracja à la Urban. Dlatego tutaj gwarancja inwestmentu to znaczy państwo prawa i to jest jedno z wielkich zagrożeń tej kliki oligarchicznej i państwa Putina, dlatego, bo to w sposób moralny i materialny to państwo deformuje. W jaki sposób musimy budować tutaj faktycznie strategię budowania takich państw, których nie ma tej korupcji i tutaj mamy za mało strategii. W jaki sposób możemy w tych skorumpowanych państwach budować faktycznie państwo prawa? Tych tutaj strategii w tym kierunku mamy za mało. Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę bardzo, pani Zysmut. Dziękuję bardzo. Ja krótko na samym końcu zapytałabym się, co z tego wynika. Mamy cały szereg problemów, mamy też parę pomysłów, które tutaj przedstawiono. Gdybyśmy wszystkie wzięli pod uwagę, to byśmy nie mogli działać. Czyli ja bym może weszła do punktu wyjściowego, o którym mówił pan poseł Kowal. Jedna pana wypowiedź była taka, że potrzebujemy mocnych państw. I to uzupełnia się to w tym, że w tych państwach są silni obywatele i silne obywatelki, czyli bez społeczeństw obywatelskich to będziemy tutaj mieli za mało po prostu. Dlatego dzisiaj jest pytanie, czy możemy dzisiaj zadecydować, jaki kierunek powinien to być, w cudzysłowie, to prawo międzynarodowe i tak dalej. Mówiliśmy, to są oczywiście konieczne warunki, ale w tych będziemy tworzyć tylko mocne państwa w ten czas, kiedy będziemy udzielać pomocy materialnej i pomocy w kierunku demokracji. I to można robić to stopniowo i to można skonkretyzować tak, jak jest to w porozumieniach, w umowach, że to realizowane jest w procesie. Jestem przekonana o tym, że eskalacja konfliktu, że jeżeli ta utrzyma się to, ta eskalacja, to pomoże nam nasze myślenie tylko w ten czas, jeżeli zobaczymy, że możemy też inaczej działać. Widzimy, że tu jest tutaj przełamanie prawa, ale jak co zrobić, żeby to społeczeństwo na miejscu wspierać? Czy to jest polityka energetyczna? Trzeba zobaczyć to w procesie praktycznym. Dla mnie byłoby ważne, żebyśmy nie tylko zastanawiali się, ale żebyśmy również doszli do takiego punktu działania. I jeżeli chodzi o Polaków, to nigdy nie powiedzieliśmy, że Niemcy i Francuzi sami to mogą zrobić. To muszą być mocni partnerzy. I tutaj doświadczenie jest bardzo wysokie. Pan minister Skubiszewski zawsze to wspólnie z krajami bałtyckimi robił, także tutaj kraje bałtyckie należą do tego, to jest bardzo wartościowe. Ale powiedzieć, że nie możemy tego robić tutaj tylko obustronnie, to jest tak, że jeżeli mocni partnerzy działają jako pierwsi i jeżeli te procesy są praktyczne, to wówczas to się da przeforsować. Musimy wyjść z tej eskalacji, dlatego że ta przemoc coraz bardziej się rozszerza i nie możemy tutaj działać. I dlatego byłabym bardzo zadowolona, gdyby wynik dzisiejszego spotkania był taki, że byłby taki w sensie tego, co powiedział pan Kowal. Czyli musimy te pomocy, ta pomoc musimy też połączyć właśnie połączyć z tym budowaniem demokracji. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, przepraszam bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy w tej chwili nie mogli dojść do głosu. Musimy zakończyć tutaj, zakończyć nasz panel. Pierwsze pytanie było do pana Schockenhofera. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Europie tylko z Rosją, myślę, tak, nie możemy po prostu Rosji wykluczyć. Rosja jest największym sąsiadem Unii Europejskiej. Rosja jest w chwili obecnej agresorem. Rosja kwestionuje tutaj porządek pokojowy w Europie. Rosja tutaj łamie umowy, porozumienia, ugody, które żeśmy podpisali, i tutaj to jest fakt. To znaczy, bezpieczeństwo oznacza tylko z Rosją. Oznacza to oczywiście bezpieczeństwo przed agresywnymi ambicjami, przed konfliktem, który Putin nam chce narzucić. Jaka jest różnica, przez tą różnicę, jeżeli chodzi o budowanie zaufania? Ten, który oczywiście to zaufanie nadużył, on musi być gotowy do odbudowania tego. Sytuacja wygląda troszeczkę inaczej niż przed 25 laty. Gorbaczow, Pierestrojka i Glasnost nie skierowana była w kierunku sąsiadów Rosji. Przede wszystkim Pierestrojka była skierowana w kierunku Rosjan samych. I dlatego jestem przekonany o tym, że na dłuższą fazę tylko zmiany w Rosji dadzą szansę na stabilny system pokojowy w Europie. Musimy znaleźć jakiś containment, balans, żeby sprzeciwić się Putinowi, przeciwko agresywnej polityce Putina, ale na dłuższą metę musimy tutaj się zaangażować w Rosji, a żeby w Rosji, wewnątrz Rosji, musimy się zaangażować w to, żeby w Rosji rozpoczęła się nowa droga. Gorbaczow w zeszłym tygodniu powiedział, że propaganda rosyjska, że Rosja jest zagrożona, że NATO, tutaj te umowy, nie dotrzymał tych umów, NATO nie dotrzymał tych umów, tych rozmów 2+4 i tak dalej, i tak dalej. Jasne, on powiedział tak, myśmy wszystko zrobili to, cośmy przyrzekli, dlatego my tutaj nie powinniśmy tutaj wykorzystywać tej propagandy, która to odwraca rzeczy do góry nogami. Gorbaczow jest przedstawiany jako zdrajca, który z punktu widzenia Putina, Gorbaczow doprowadził do największej katastrofy. Właściwie w oczach Putina Gorbaczow jest jak gdyby tym, który pogrzebał Związek Radziecki. I dlatego musimy tutaj się bronić tutaj przed tą, włączenia siebie w tą debatę wewnątrzrosyjską. Na samo zakończenie chciałbym tylko parę słów powiedzieć na temat propagandy. Z mojego punktu widzenia ta rosyjska propaganda nie jest skierowana tylko na Rosję, na te kraje sąsiednie, na tą mniejszość narodową, która mieszka na Ukrainie czy w krajach bałtyckich, ale ona jest skierowana w trzy strony. To jest, chodzi oczywiście o interesy gospodarcze. Niektórzy ludzie mają być przekonani o tym, że te krótkotrwałowe ekonomiczne korzyści są ważniejsze niż wolność, niezależność, swoboda, i musimy tutaj w tej naszej debacie wewnętrznej też bardzo tutaj śmiało mówić o tym. Rosyjska propaganda również też jest skierowana do naszego społeczeństwa. Widzimy to w listach, które otrzymujemy od obywateli, którzy mówią o appeasement. Jeżeli mówi się tak w tych listach, no dajcie temu rosyjskiemu niedźwiedziowi to, co on chce, żeby on nas tylko, broń Boże, nie zjadł. I dlatego musimy wiedzieć o tym, że tego nie wolno nam robić. Musimy być gotowi do obrony, o tym też już mówiłem. Nie tylko chodzi o te
2% tej sumy łącznej, chodzi tylko o to i też również o to, jak się zorganizujemy. Chodzi o wiarygodną obronność, nie tylko w sensie narodowym, krajowym, ale też również w sensie transnarodowym. Musimy to zorganizować. Musi być też do tego polityczna wola, wola polityczna, żebyśmy byli zgodni do obrony. My tutaj jesteśmy w pewnym independencji, w pewnej zależności, to jest bardzo ważne. A trzeci kierunek, która ta propaganda rosyjska dotyka, bez tego, że my jesteśmy świadomi tego, my, i to jest ten kierunek, to jest też masywny antyamerykanizm, który tutaj prowadzi do tego, że relatywuje się tutaj skuteczność sojuszu północnoatlantyckiego. New assurance. Musimy też... Tak, nasza wolność jest broniona na Krymie. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że nasza wolność jest... O naszą wolność walczymy w tej chwili na Krymie. I dlatego ta transatlantyczna wymiar w NATO jest ważny. Jeżeli mówimy o soft power, to musimy również mówić o wspólnych wartościach naszej wspólnoty. Jeżeli się przyjrzymy temu, co się działo w Chinach, prezydentowi japońskiemu powiedział prezydentowi amerykańskiemu, ja tutaj siedzę razem, bo ja chcę tutaj podpisać tutaj umowę handlową azjatycką bez Amerykanów. To musimy tutaj zobaczyć, że takie rozmowy, że tutaj na przykład tak jak w tej chwili te negocjacje w kontekście tej umowy o wolnym handlu TTIP, to musimy tutaj myśleć o tym, że to są wartości, które tutaj tworzą pewne kategorie, które wychodzą ponad tą kwestię. Które pokazują, jakie są nasze wspólne interesy, że walczymy tutaj o nasze wspólne interesy. Nie możemy tylko patrzeć na interesy ekonomiczne, musimy również, musimy tutaj mieć jakieś takie podstawowe życzenie, appeasement, musimy też sformułować naszą tutaj transatlantycki wymiar, który nam umożliwił 70 lat życia w pokoju. I nie możemy tutaj kontaktów z Rosją postawić na tej samej płaszczyźnie, jak współpracy z Amerykanami od tylu lat. Dziękuję bardzo.